No, rozpoczynamy nasze upamiętnienie poświęcone 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Postanowiliśmy, uprzedzając uroczystości, które będą odbywały się w najbliższy weekend, czyli 9. państwowe tutaj w Warszawie, a 11. społeczne obchody, postanowiliśmy, uprzedzając te uroczystości, rozpocząć już dzisiaj, tak żeby nie kumulowały się obchody. Także w tym momencie rozpoczynamy nasze upamiętnienie pod namiotem Solidarny. W podkamieniu klasztor był w historii cień, a ten cień to od pożarów, w których strzeznąć miał nasz naród, w których strzeznąć miał. Ryglowano spiesznie bramy, żywcem pojmać się nie damy, ale użył wróg podstępu, wyciąć miano ich do szczętu, wyciąć miano ich. Popatrz, ktoś tam się poruszył. Taras dzielnie go ogłuszył i zamarła wokół cisza. Jeszcze tylko szlok ten słychać, jeszcze tylko szlok ten. Zabili naszą mamę, krwawimy tu z siostrą same. Rozerwali końmi księdza, dobij ojcze, nie oszczędzaj. Nie chcę z ręki paść sąsiada, miej odwagę, tato, błagam. Dałeś życie, odbierz przecież. Nie chcę żyć na takim świecie, nie chcę znosić jej ręki. Pozwól zginąć z twojej ręki, pozwól zginąć. O, przebili dziecko w łonie, razem z matką jego koniec. Ja chcę umrzeć też przy tobie, razem z wami leżeć w grobie. Jestem dzielna, już nie płaczę, w Matki Boskiej obraz patrzę. Bóg nas w niebo weźmie za to. Miej odwagę, błagam, tato. Ojciec też na stos się zwalił, on czy Bóg dziecko ocalił. Jak wybaczyć w swojej wierze pomnik, gdy staje banderze, pomnik, gdy staje. Ludobójstwa tam nie było, trochę lachów się ubiło, a gdy lach już był ubity, na co takiemu trzewiki, na co takiemu. O, monstrancja cała złota, ci Polacy to hołota. Jak ich 100 000 skona, zbrodnia będzie mieć znamiona, zbrodnia będzie mieć znamiona. W podkamieniu klasztor był w historii cień. Ta historia, choć tak boli, tylko prawda nas wyzwoli, tylko prawda. Słuchaliśmy ballady Wojciecha Papkiewicza, ballada o podkamieniu.
doskonałej, przejmującej pieśni nagranej dla upamiętnienia rodziny pana Wojciecha Korkiewicza, która zginęła w czasie ludobójstwa na Wołyniu. Dzisiejsze spotkanie, które poświęcamy ofiarom rzezi wołyńskiej, realizujemy w ramach projektu Polska silna historią i kulturą. Dzięki pomocy programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego z Funduszu Patriotycznego możemy dzisiaj się spotkać, możemy dzisiaj upamiętnić ten czas i chcemy, ażeby prawda historyczna, pewne fakty, które będziemy przytaczać, przeplatały się z pieśnią i z poezją, zupełnie niezwykłą poezją, która powstała czy z przeżyć rodzinnych w czasie ludobójstwa na Wołyniu, czy z racji wspomnień, czy też po prostu przez poruszenie serca bardzo wielu znanych poetów, którzy pisali i komponowali w kolejnych latach utwory poświęcone tym faktom. Rzeź Wołyńska w 1943 roku, który to termin przeszedł właściwie do popularnego stosowania także w polskiej historiografii, była bez żadnych wątpliwości zbrodnią ludobójstwa. Decyzja o wywołaniu powstania na Wołyniu zapadła na trzeciej konferencji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Bandery, OUB, która odbyła się pomiędzy 17 a 23 lutego 1943 roku. Tam właśnie zapadł wyrok na Wołyń, gdyż Polacy nie posiadali żadnych oddziałów partyzanckich wówczas, do obrony i przeprowadzenie rzezi było bardzo łatwe. W trakcie rzezi OUB stworzyła swoje zbrojne ramy, które przyjęło nazwę Ukraińskiej Powstańczej Armii, UPA, na przełomie kwietnia i maja 1943 roku. Apogeum ludobójczej akcji na Wołyniu nastąpiło 11 lipca 1943 roku, w dniu ukraińskiego święta Piotra i Pawła. Właśnie tego dnia ukraińscy nacjonaliści i miejscowa ludność zaatakowali polskich mieszkańców równocześnie w ponad 100 wsiach na Wołyniu, a 12 lipca atakując następnych około 6 polskich osad. Dzień 11 lipca przyjęty został jako dzień święta narodowego upamiętniającego zbrodnie ludobójstwa na Polakach, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów właśnie w 1943 roku na Wołyniu. Ludobójstwo na obywatelach polskich zamieszkałych na ziemiach wschodniej i II Rzeczypospolitej dokonane w latach 1939-1947 przez nacjonalistów ukraińskich objęło nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie, czyli Małopolskie Wschodnie, w tym część województw graniczących z Wołyniem, Lubelszczyzna i Podlasie. Sprawcy ludobójstwa na obywatelach polskich II Rzeczypospolitej, w tym zbrodni wołyńskiej, struktury organizacji nacjonalistów ukraińskich, frakcji Stefana Bandery oraz jej zbrojnej ramie Ukraińska Armia Powstańcza we własnych dokumentach planują eksterminację ludności polskiej, określaną mianem akcji antypolskiej. Propaganda OUN-UPA przedstawiała obywateli polskich, Polaków, ale również Ormian, Czechów, Słowaków, Węgrów, Żydów jako naturalnych wrogów narodu ukraińskiego. Potwierdzają to słowa popularnej wśród działaczy OUN pieśni Zrodziliśmy się z krwi narodu, której jedna ze zwrotek brzmi Śmierć, śmierć, lachom, śmierć, śmierć moskiewsko-żydowskiej przeklętej komunie. Prowadzi nas OUN na krwawy bój. Tymczasem Polacy zamieszkujący te tereny mieli zupełnie inne postrzeganie i relacje z sąsiadami i swojego bycia na Wołyniu i na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. Świadczy o tym przepiękny wiersz znanego poety Zygmunta Rumla Dwie matki. Dwie matki ojczyzny połowiły Wołyniu. Jednak żeby nie wyszczymy czasowo do głosu,
druga ratę po roku piorun skorajowe, zawodziła na górę dolą ślepą bez. Jedna oczą tańczyła pasem złotowicy, czerep drugą obijał pijany jak trzos. Jedna boso garnęła smutek za wędzikiem, druga chórem i piała wątpliwy szczytem. Niemniej matki ojczyzny był przyjmowy, warkocz krwisty pleciony i rogodany raz. Był się sercem przyłamem bólem w dwie połowy, by serce rozdwojone płakało jak głos. Mowy na ludność polski w trakcie zbrodni wołyńskiej rozpoczęły się już we wrześniu 1939 roku, a wkroczenie Niemców na te tereny 22 czerwca 1941 roku wywołało uaktywnienie się ołom pupa i bojówek, co spowodowało pierwsze pojedyncze mordy na polskich indywidów. Nie było to jednak tak jawne jak w 1943 roku. Liczba ofiar eksterminacji ludności polskiej zaczęła lawinowo rosnąć, od Wołynia, Polesia, aż do Małopolski Wschodniej. A w 1943 roku zniszczona ludność wiejska zaczęła chronić się do pobliskich miast i miasteczek. Pierwszy zbiorowy mord na ludności polskiej w 1943 roku przeprowadzony był ze szczególnym okrucieństwem i miał miejsce w kolonii Parośla w powiecie Sarne, gdzie 9 lutego 1943 roku zostało zamordowanych co najmniej 155 Polaków. Była to ludność cywilna, mieszkańcy wsi, nie posiadali broni. Latem i jesienią 1943 roku terror ukraiński ołom pupa osiągnął olbrzymie rozmiary. Wysłuchajmy teraz pieśni Lecha Makowieckiego, jednego z bardów, którzy mocniej podkreślają swoje więzi z historią Polski i właśnie z Wołyniem. Pieśń nosi tytuł Wołyń 1943. Czy pamiętasz, Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Oczy ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego bandelowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skuli oczy bagnetami. Widziałeś, Ojcze Święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki na sztachety powbijane. Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, spłądzą same w tych przestworzach. Pamiętasz, Panie Świata, męczenników tych z Wołynia? Umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie. Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się oddali. Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają chwastem z bliższa, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu postawić.
10 lipca 1943 roku poeta i oficer Wojska Polskiego Zygmunt Jan Rumer udał się jako wysłannik delegata rządu RP do dowództwa UA, aby podjąć próbę powstrzymania Rzeszy Polaków przez bandę UPA. Parlamentariusz Zygmunt Rumer wraz z przedstawicielem Okręgu Wołyńskiego K. Krzysztofem Markiewiczem oraz Bożym Wicą, przewodnikiem Witoldem Dobrowolskim, zostali zatrzymani przez zbrojne oddziały i zamordowani przez rozerwane panie. A ich rozczłonkowane ciała pochowano we wspólnym grobie w miejscu dotychczas nieustalonym w okolicy wsi Kustycza. Szczególnie trwała była niedziela 11 lipca 1943 roku, w dniu ukraińskiego święta Piotra i Pawła. Tego dnia o świcie ukraińskie oddziały UPA przy aktywnym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej zaatakowały jednocześnie ponad 100 polskich wsi na Wołyniu, w województwie kowelskim, łodzimierskim, porochowskim i częściowo łódzkim oraz 5 kościołów w czasie odbywającego się tam nabożeństwa. Doszło do nieludzkich rzezi, ludności cywilnej i zniszczeń. Badacze obliczają, iż tylko tego jednego dnia zginęło 8 do 12 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i starych. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, również w kościołach podczas mszy świętej. Wsie i kościoły były palone, a dobytek grabiony. Tym zajmowały się głównie kobiety i młodzież. Prawdopodobnie na sposób zorganizowania akcji Bartła UPA miała charakter ludobójstwa, a jej celem było wyniszczenie ludności polskiej, a nie jej wypędzenie, jak to niektórzy przez historycy i publicy szybciej głosi. Wiersz Józefy Radzamiński powstał niecały pół rok po rzezi wołyńskiej, w listopadzie 1943 roku. Jest niezwykle przejmującym, osobistym świadectwem tego, co widziała i czego doświadczyła jej rodzina. Fala pędzącej krwi ściemniła świat. Ból godki rwący w pół urąga słabo. Jak ciężka wieść dobija nóż po światy, ciężarnej matki krzyk nie znajdzie ojca. Dzieciom wbijanym na widły rozrzyna ból oczu. Pożar jak spazm szarpie szalonym wrzaskiem. Nie odda dziad ziemi okrypłych plwoci, gdy kopnął go krwią umazany kaszkiem. Runęła ogniem szalona dziejów banda, zaorał świt dymiących trochów zniszczył. Nie oddał się w kościołach Bóg na handel, gdy oderżniętą głową padł w progu zakrystię. Płoną jak dziś stępiałe oczy chłopa, ślepe od krwi stuknących pobojowisk. Śmiertelny marsz wbija łoskot łopat, zerwał się step. Lecz krew przelana zabroniła go. Napady na świątynię nie były dziełem przypadku. Banderowcom chodziło o zamordowanie jak największej grupy Polaków, czyli podczas odprawiania niedzielnej mszy świętej, gdy Polacy szli do kościoła. Czasami kilka, kilkanaście kilometrów, aby uczestniczyć w mszy niedzielnej. Zginęli tam razem z księdzem. Tylko tej jednej krwawej niedzieli 11 lipca 1943 roku w kościele w Korycku zginęło około 200 parafian razem z proboszczem księdzem Bolesławem Szafłowskim. W kaplicy w Chrynowie razem z grupą około 150 parafian zamordowanych na miejscu w kościele zginął także ksiądz Jan Kutnicki. Takich świątyń i takich zbiorowych mordów było kilkadziesiąt.
Posłuchajmy teraz wiersza Marii Doroty Pinkowskiej, Kres, który przejmująco oddaje tamte zdarzenie. Przyszliśmy dokończyć tamtego szabołynu. Przyszliśmy modlić się do Ciebie bezsilny Boże Krasowie, gdy odwróciłeś święte oblicze od bólu bez wiary. Tylko Chrystusa krzyk, dlaczego nas opuściłeś? Trwał do końca z Kresem. Bez Kresu cierpienie, Kres świata i grzech. Ja wolę, wycięte w piękne, nigdy już nie rodziło głosów tak dobrych i słodkich. Ochronił Cię w lidu i bało drzewo figowe w długim czasie. Na imię tej dał radę i pobory cień od wschodu i zachodu. A dzisiaj dał ten dzień, gdy siwe dzieci pomordowanych matek stoją w sercu zimnego miasta. Jak każdego dnia od 70 lat prostszą nas o miłość. Wobec zagrożenia Polacy zmuszeni byli opuszczać swoje domy, ratując się ucieczką do miast i miasteczek, gdyż głównie atakowana była ludność wsi. Palone chaty były najczęściej w nocy. W miastach były posterunki wojsk węgierskich i niemieckich. To paradoks, że Polacy zagrożeni przez UPA zmuszeni byli szukać schronienia poniekąd u Niemców, a w latach 44-45 u Sowietów, od których doznali tylu wcześniej prześladowań. Tylko nieliczni próbowali się bronić, tworząc placówki samoobrony. Najbardziej znane z nich to Przebraże. Obroniło się tam ponad 10 tysięcy Polaków. Ta miejscowość przyjmowała wszystkich, którzy chcieli się na niej schronić. Z około 100 polskich ośrodków samoobrony na skutek braku broni, amunicji i kadry dowódczej obroniły się tylko nieliczne. Eksterminacja ludności polskiej w 1943 roku na Wołyniu miała istotny wpływ na rozwój polskiego podziemia, a w tym na powstanie największej jednostki partyzanckiej w okresie okupacji podległej Armii Krajowej, to znaczy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, która powstała w ramach akcji Burza w styczniu 1944 roku, czyli pół roku po zbrodni wołyńskiej, a w szczytowym okresie liczyła ponad 6,5 tysięcy żołnierzy, którzy przeprawiwszy się przez Bóg, uwolniły jej około połowę mężczyzn, o czym mało kto wie, pamięć historyczna tych walk na Lubelszczyźnie właśnie Armii Krajowej 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty często jest zapominana i pomijana. Słuchamy teraz pieśni Andrzeja Kołakowskiego Apokaliptyczny sen o Wołyniu, jednej z niezwykłych realizacji pieśniarskiego barda właśnie na ten temat. Umarł Bóg, ukrzyżowany na stodole, zmartwychwstanie, lecz dopiero za 3 dni szatan ruszył szybkim marszem przez Podolę, żeby znowu pysk zanurzyć w ludzkiej krwi. Odwrócony został znów porządek świata. Wielki piątek urządzono na niedzielę. I nie było nic świętego tego lata. W miejscu Boga śmierć rozsiadła się w kościele. Widły znowu stały się symbolem władzy. Biały orzeł, bok czerwony miał od krwi. Liczbę bestii wypisaną miał na twarzy.
dawny sąsiad, chłopak z ukraińskiej wsi. Płoną chaty podpalone nienawiścią. Płacz niemowląt umilkł w studni cembrowanej. Oszalałam z bólu matka nad kołyską. Wzywa Boga, by zlitował się nad nami. Lecz Bóg leży obok z głową rozrąbaną. O dwa kroki wśród przeciętych piłą ciał. Zmartwychwstanie, lecz dopiero jutro rano. Śmierć pokona i na wieki będzie trwał. Tylko czasem, gdy wiatr nocą w okna stuka i wspomnienia zaczynają duszę rwać, biciem serca się wypełnia cisza głucha. Myśl jak wicher na Podole musi grać. Przed oczyma znów zaczyna płonąć ogień. Stają twarze lekko pamiętanych ludzi. Znowu piekło, otwierają się podwory. Zanim czyjaś pęka ze snu nie zna. Po masowych wywózkach i aresztowaniach ze strony NKWD oraz represjach ze strony Niemców wywózki na roboty przywózko do Rzeszy, aresztowania, obozy i masowe rozstrzeliwania, Polacy na Wołanie w 1943 roku stanowili zaledwie 10-12% wszystkich mieszkańców. Byli grupą etniczną pozbawioną większości działaczy społecznych, inteligencji i wojskowej. Ocaleni, okaleczeni, osamotnieni, pozbawieni podstawowych środków do życia. Polacy nie stanowili dobrego zagrożenia, ani nie tworzyli sytuacji konfliktowej, wręcz za wszelką cenę upominali. Wypada to podkreślić, ponieważ część historyków ukraińskich podważa się to. Wiersz Lusi Ogińskiej pod tytułem Fotografia. Dedykowany dzieciom polskim zamordowanym przez UPA. Na fotografii starej z 1944 rośnie skrwawione drzewo i dzieci skrzyżowane. Druty jak róże plecione w nadgarstki. Anioła nie ma na drugim. Rok jest 1944. Na fotografii wśród zimy. Wiszą tam dziś pośród cieni. Ból ich zatrzymał na zdjęciu, zły czas zatrzymał ich cząstkę. A świat się zmienił, a one wciąż wiszą za Polską. Matki w liściach i kirach, nie ma z powrotów, ni księdza, nie ma szeptunek, ni wróżek. Tylko drzewa mogiłą i drut kolczasty, jak róże. 5, 4 i ledwie pół wiosny. Inny już, inny jest świat i inne drzewa wyrosły. I róże, i anioł biały. 5, 4 i ledwie pół dzieci miały lat. Inny jest świat, inny świat. Mam fotografię stałą. Ból nieskończoność w więzieniu. Oczy dziecięce martwe z zamarzniętą wiarą białą na drzewa na łęzi. Płacz umilkł dawno. Na sofie wlecione w głowę. Pójdę do domu. Pójdę do domu. Chciałabym poprosić teraz o świadectwo panią Zofię. Chciałabym opowiedzieć swoją niezwykłą rodzinną historię. Pani Zofiu, bardzo serdecznie się poprosić. Dziś jest mieszkanką Warszawy, ale kiedyś jej rodzina... Kiedyś byłem
Przeniesiono teren wojenny w Polsce Wschodniej, województwa łódzkiego, stanosławowskiego i tarnopolskiego, a także na Lwowie Szczyt. Według szacunków polskich rodaczy zdobyczką ukraińskich nacjonalistów na Polakach pochłonęło około 200 tysięcy osób. Ci, którzy ocaleli, musieli uciekać i opuścić na zawsze swoją ziemię. Co najmniej 485 tysięcy Polaków. 125 tysięcy z Wołynia, 300 tysięcy z Małopolski Wschodniej, 60 tysięcy z Wolnościc. Uciekało przed eksterminacją. Zgodnie z wykładem uzasadnieniem, praca profesora doktora Ryszarda Szopolskiego z grudnia wołyńsko-małopolska była trzecia. Po niemieckim i sowieckim popełnione w czasie II wojny światowej. Dlatego nazywamy te zbrodnie ludobójstwem, iż sprawcy stosowali szczytną segregację rasistowską i etniczną, zabijali swe ofiary tylko dlatego, że byli Polakami. Straty kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach wschodnich w II RP z rąk Ołon-Upa w latach 1939-47 to około 200 osób, księży, zakonników i zakonnic. Warto też podkreślić, że na skutek działań UPA około 70 parafii na Wołyniu przestało w ogóle istnieć. Co najmniej 62 kościoła, czyli to jest prawie 40% wszystkich kościołów, 33 kaplice, około 20%, uległy zniszczeniu, spaleniu i zdewastowaniu. Akcje te były całkowicie świadome i zamierzone. Był to największy cios zadany życiu katolickiemu w diecezji łódzkiej w czasie II wojny światowej. W tej sprawie będzie poświęcony apel i także tego, o co prosiła nas pani Zofia w swoim przejmującym wystąpieniu. Będzie na koniec naszej uroczystości dzisiejszej odczytany apel rodzin osób pomordowanych na Wołyniu do episkopatów Polski i Ukrainy. Ten głos chcielibyśmy bardzo, żeby zabrzmiał się tutaj i żebyście państwo wysłuchali z uwagą tego, co rodziny mają do powiedzenia. Ale najpierw przejmujący wiersz, pieśń o tym przypomnę. Wiatr Wołynia niesie się zbrodnią z wszystkich lasów pół i rąk. Pieśń nadziei nad Bogiem rozbrzmiewa. Myśl łączy się ten krok. O Wołyniu nic z nas nie zapomnę. I że był polski, pieśń o tym przypomnę. Bo ta pieśń nigdy nie ma złych dróg. Przyjdzie on, przejdzie na każdy dróg. Bo nad Bogiem zawsze będzie słychać, jak wołoński szum las. Jak to polski Wołyń tęskni wzdycha, pamięć nie zawsze czas. O Wołyniu nic nas nie zapomnę, że był polski, pieśń o tym przypomnę, że mogiły trwałami porosły zamiast krzyża do rusu. Tak jak długo po długu woda płynie, Polska żyła polska krew, o Wołyniu pamięć nie zaginie. Będzie niósł ją piętrością. O Wołyniu nikt z nas nie zapomniał, żeby polski pieśń o tym przypomniał, bo ta pieśń nigdy nie ma złych dróg, nie zniszczy jej żaden wróg. Szumi las,
Śpiewa wiatr na mogiłach polskich miast, polskich wsi. Śpiewa pieśń tych krwawych dzień, przelanej Polski. O żołnierzach, którzy dla ojczyzny, w jej obronie z honorem polegli. O tym, jak im historia przyznała wieczną sławę, wieczną cześć. O Wołyniu nikt z nas nie zapomni, żeby polski pieśń o tym przypomniał, bo pieśń nigdy nie pozmienił, nie zniszczył żaden dół. Około 2000 miejscowości, w których w 1939 roku mieszkali Polacy na Wołyniu, w wyniku działań band OUN-UPA, ukraińskich nacjonalistów, zostało wymazanych na zawsze z mapy. Męczeńska śmierć 50 tysięcy Polaków na Wołyniu, których liczba do tej pory nie jest ustalona i waha się od 100 do 200 nawet tysięcy na Wołyniu i Kresach Wschodniej Rzeczpospolitej. Na dzień dzisiejszy jest upamiętniona krzyżem stawianym w szczerym polu, rzadziej pomnikiem w niespełna byłych 150 miejscowościach. Do dnia dzisiejszego około 1350 miejscowości na Wołyniu, gdzie zginęli Polacy z rąk Bala, Połupa, nie ma żadnego znaku upamiętnienia. Na ekshumację barbarzyńsko zamordowanych przez Ukraińców Polaków, godnych chrześcijańskiego pochówku, czekają tysiące dołów śmierci. Ukraina jest nadal jedynym krajem, który odmawia tego prawa zmarłym. Mało zmarłym, zamordowanym przez siebie Polaków. Zbrodnie UPA w wykonaniu Tatry. Gwiazdy dekorują lipcowe niebo, z dalekich obłoków księżyc woła niebo. Liście ośniki stręczą się na drzewie, co chcą powiedzieć Polakom, nikt nie wie. Dyszone ze strachu wołają na próżno, za chwilę by odnaleźć, będzie już za późno. Kordon zamyka się, zaciska szczelnie, po latach nowy będą kłamać bezczelnie. Czerwienie, ściska z tyle siekie, na razie jest cicho widły, znowu powietrze. Za chwilę krzyk dzieci, matek ojców będzie płacił, do bójców i tych kar tutaj wszystko płaci. Zbiorowe opętanie, które nie zaślamy w karze, bandery będzie chciało wynieść na ołtarze. Ja nad książkami próbuję przenieść się w czasie, chcę krzyczeć, ostrzec, uciec z wami razem. Przerwane przedwołyńskie, w stosy tłumu. Śmierć Polaków w bykach nie ma śladu do skrupu. Nie chcieli nas wypełnić, sobie były wysiedlenia. Oni nas likwidowali tylko z racji pochodzenia. Przerwane przedwołyńskie, w stosy tłumu. Śmierć Polaków w bykach nie ma śladu do skrupu. Nie chcieli nas wypełnić, sobie były wysiedlenia. Oni nas likwidowali tylko z racji pochodzenia. Ratujcie się Polacy, upowcy ino torturują, mordują bycie Polakiem jest wino. Bycie dzieckiem czy kobietą nie uchroni was od śmierci. Oni chcą, by po nas nie został ślad wszelki. Oni chcą, by polskość oznaczała męki. Chcą usłyszeć dzieci, katowanych jęki. Ciężarne kobiety rozstrzynają piłą, noworodko mężą głowy, szkoły stają się mogiłą. Galicy Hitlerowi służy wiernie, by eksterminować polski element. Nie miały męczenników w przerwanym przewołyńskie. To pomniki banderze wznoszą władze ukraińskie. Pod dywan, co tam stoczy 200 koła. Niech nikt o tym nie mówi, niech nie uczą o tym szkoła. Bezbronne ofiary, dawno pochłonęła ziemia. To byli Polacy.
pracy z Polski, której już nie ma. Więc pamiętaj o okresach polskich miastach na wschodzie. Nie zapomnij o łupowskim mordzie na naszym narodzie. O bestiarstwie, którego nie ogarnia wyobraźnia. Nie chcę w szkołach, które zakończyła Kasia. Ustalali, kto ma ginąć z danego rodzeństwa. Gdy dzieci pochodziły z mieszanego małżeństwa. Kiedy jeszcze tam nie było zbrojnych oddziałów wakowskich. Wciąż spływały śmiące wioski. Przerwane przed Wołyńskie, stosy tłumu. Śmierć Polaków w bękach nie ma śladu do skrupułu. Nie chcieli nas wypędzić, no nie były wysiedlenia. Oni nas likwidowali tylko z racji pochodzenia. Przerwane przed Wołyńskie, stosy tłumu. Śmierć Polaków w bękach nie ma śladu do skrupułu. Nie chcieli nas wypędzić, no nie były wysiedlenia. Oni nas likwidowali tylko z racji pochodzenia. Prokuratorzy wpiją śledczego IPN. Prowadzą odpowiednie 32 śledztwa w sprawie zbrodni na obywatela Polski. Są one kwalifikowane jako zbrodnia wyborcza. Podstawą prawną tych śledztw jest artykuł 118 paragraf 1 Kodeksu karnego z 1997 roku, który wprowadził do polskiego prawa wewnętrznego pojęcie ludobójstwa. Zgodnie z konwencją ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku definiowane są jako czyn dokonany w zamierze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych. Niektórzy naukowcy skłonni są używać tego tak zwanego ludobójstwa. Uznając te same zbrodnie banderowe za wyższe zagadnienie okrucieństwa od ludobójstwa dokonanego przez nazistę przez stalinistę. Pierwszy Stanisław wiatr praktyki ponad wołem. Nie będzie pieśń o tydzień, pradziad twój na ziemi żył. Był szczęśliwy, był między swego. Sen o Polsce, przesłuchane sen śni. Nad Wołyniem złote sen, słońce wędruje, na Wołyniu miodny ból, złoty ład. Nad Wołyniem sokół w chmurach szybuje, kwitną sadę, lecz nie mam je tam. Są zdarzenia, w które trudno uwierzyć. Prawda jest, lecz została zdeptana. Krzyżdy są, których nigdy nie zmierzyć. Są wspomnienia, które bolą jak rana. Bo nie dla mnie tam kwitną jabłonie i nie wiedzie już tam żadna z dróg. Nie ma wioski, nie ma śladu po niej. Gdzie mogiły, nie tylko Bóg. Nie zapalam ci, mama, tam zniczy. Nie położę wiązanki na grobie, gdzie rodzinny był dawno. Cisza krzyczy, a historia wciąż milczy o tobie. Nad Wołyniem złote słońce wędruje, na Wołyniu miodny ból, złoty ład. Stał lipcowy świt, już przechwytał w lęk i tak zaczął się. Koszmarny sen, lada chwila miał płynął się śpiew, błysnął
Na koniec naszego upamiętnienia poświęconego 80. rocznicy zbrodni ludobójstwa na Polakach dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i Kresach Wschodnich w 1943 roku. Chcielibyśmy zapoznać Państwa z przejmującym apelem skierowanym przez rodziny zamordowanych tam Polaków do episkopatów Polski i Ukrainy. Ten apel upublicznił, ogłosił po raz pierwszy na konferencji prasowej Katolickiej Agencji Informacyjnej mniej więcej 3 tygodnie temu ksiądz Isakowicz Zaleski, niezłomny ksiądz, który od wielu dziesięcioleci walczy o prawdę o Wołyniu, narażając się na najgorsze inwektywy, w ostatnim czasie szczególnie źle oceniany i powstrzymywany od tego, aby mówić prawdę. Ale ta prawda i ten apel wybrzmiał ze strony rodzin. Podpisany pod apelem jest kilkadziesiąt organizacji kresowych, wołyńskich, stowarzyszeń, rodzin, Polaków, pamięci kresów, przeróżnych organizacji, jak również osób z tytułami naukowymi, profesorów, wykładowców. Można ten apel znaleźć na kilku stronach internetowych. Nie był rozpowszechniany, stąd tym ważniejsze jest, ażeby dzisiaj tutaj zabrzmiał. Bardzo proszę o odczytanie tego apelu. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę godne pomówki, wołają ofiary ludobójstwa. Apel rodzin ofiar ludobójstwa do episkopatów Polski i Ukrainy. Eminencje, księża kardynałowie, ekscelencje, księża arcybiskupi i biskupi Kościoła Katolickiego w Obrządku Rzymsko-Katolickiego w Polsce i na Ukrainie. W dniu 15 czerwca 2023 roku w Domu Arcybiskupów w Poznaniu odbyło się spotkanie Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Kopeckiego, przewodniczącego Konferencji Biskupów Polskich, z przedstawicielami rodzin ofiar ludobójstwa na Polakach. Z przedstawicielami rodzin ofiar ludobójstwa na Polakach i obywatelach polskich innych narodowości. Dziękujemy księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Kopeckiemu za zaproszenie i uważne wysłuchanie naszych relacji z postulatów. Jednym z owoców owego spotkania, które odbyło się po raz pierwszy, jest powyższy apel. Nam, potomkom i krewnym ofiar ludobójstwa, pochodzącym często z rodzin mieszanych, bardzo zależy na szczerym i prawdziwym pojednaniu polsko-ukraińskim. Uważamy jednak, że aby do tego doszło, muszą zostać spełnione następujące warunki. Po pierwsze, prawda. Dlatego też ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej powinno być nazwane po imieniu, bez uciekania się do półprawd i eufemizmów w rodzaju tragedia wołyńska, zbrodnia wołyńska, czystki etniczne lub akcja antypolska. Powinny być także wspomniane narodowości ofiar ludobójstwa, gdyż wzrok członków organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii oraz ukraińskiej policji pomocniczej i ukraińskich pułków policyjnych SS ginęli nie tylko Polacy, ale i Żydzi, Czesi, Ormianie, Romowie i ci sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Polaków. Trzeba też podkreślać, że ludobójstwo miało miejsce nie tylko na Wołyniu, ale także na Polesiu i Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce Wschodniej, czyli w dawnych województwach lubowskim, stanisławowskim i tarnopolskim. Czas jego trwania to nie tylko rok 1943, ale lata 1939-47. W wypadku polskich ofiar będą w zdecydowanej większości mieszkańcy wsi, w tym też księża i siostry zakonne. Po drugie, ekshumacje i pochówki ofiar. Brak tych pochówków, jak i oficjalny zakaz ekshumacji w
wciąż podtrzymywane przez ukraińskie władze państwowe, jest najboleśniejszą raną w relacjach polsko-ukraińskich. Jest też sprzeczny zarówno z konwencjami prawa międzynarodowego, jak i elementarnymi zasadami cywilizacji europejskiej, opartej o wartości chrześcijańskie i zasadę prawa wszystkiego. Nie zrealizowano od 30 lat obietnicy władz obu niepodległych krajów, jak i ustawiczne usprawiedliwianie się polityków, że to nie ten czas i nie ten moment, tylko pogłębia ową raną oraz zadaje rodzinom ofiar dodatkowe cierpienia. Tym bardziej, że w pochówkach innych ofiar, na przykład zbrodni katyńskiej czy holokaustu Żydów, takich przecież nikt nie ma. Przykładem jest cmentarz polskich oficerów pomordowanych przez NKWD w Czarnkowie. Zwracamy się do Waszych eminencji i ekscelencji, aby wspólnie z nami zaapelowały do prezydentów i premierów oraz władz parlamentarnych obu krajów w sprawie godnych pochówków wszystkich ofiar ludobójstwa. Pochówki powinny mieć charakter religijny, zgodnie z wyznaniem lub obrządkiem ofiar. Miejsca zagłady powinny być oznaczone pamiątkowymi krzyżami, które byłyby nie tylko upamiętnieniem, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Po trzecie, sprzeciw wobec kultu zbrodniarzy. Wspomniany zakaz pochówku ofiar na Ukrainie połączony jest też z gloryfikacją osób i organizacji, które dopuściły się zbrodni przeciw ludzkości. Z przykrością musimy stwierdzić, że w tej gloryfikacji bardzo często biorą udział biskupi, księża oraz wierni cerkwi grecko-katolickiej oraz niektórych odłamów cerkwi prawosławnych. Przykładami są święcenia licznych pomników i tablic pamiątkowych dedykowanych tym, którzy brali czynny udział w mordowaniu Polaków i Żydów lub inspirowali owe zbrodnie. Eminencji i ekscelencji, bez spełnienia wskazanych warunków nie jesteśmy w stanie wziąć udział w wydarzeniach, które mają się odbywać pod hasłem przebaczamy, prosimy o przebaczenie. Co więcej, uważamy, że formuła ta, zaczerpnięta z listu biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku, nie ma zastosowania w obecnych relacjach polsko-ukraińskich. Od czasu zakończenia II wojny światowej i procesów norymberskich naród niemiecki radykalnie odciął się od zbrodniczej ideologii narodowego socjalizmu. W Niemczech nie stawia się pomników ludobójców, nie gloryfikuje się ich zbrodni i nie zakazuje się ofiar. Niestety na Ukrainie, co wysyłać się, jest dokładnie odwrotnie. W takiej sytuacji wspomniana formuła byłaby tylko pustym gestem, nie mających żadnej wartości. Jeśli chodzi o inne tegoroczne upamiętnienia 80. rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu, to proponujemy, aby ich patronami byli księża rzymskokatoliccy pomordowani w czasie odprawiania mszy świętych oraz ci sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Polaków, a którzy za swoją chrześcijańską postawę zostali zamordowani przez banderowców. Idąc za sugestią arcybiskupa Stanisława Gordeckiego, proponujemy jako patrona polsko-ukraińskiego pojednania błogosławionego Grzegorza Chowyszyna, grecko-katolickiego biskupa męczennika ze Stanisławowa, który w przeciwieństwie od arcybiskupa Andrzeja Szerzyńskiego przeciwstawiał się nacjonalizmowi ukraińskiemu. Proponujemy także, aby w dniu 11 lipca o godzinie 10, w chwili gdy 80 lat temu mordowano barbarzyński sposób Polaków zgromadzonych w kościołach na niedzielnych mszach świętych, zabiły dzwony we wszystkich kościołach i cerkwach. Będzie to hołd oddany współczesnym chrześcijańskim nauczycielom. Zwracamy szacunki, szczęście Boże. Bardzo dziękujemy za odczytanie tego apelu do episkopatów Polski i Ukrainy.
Ukrainy. Apel jest publikowany i dzisiaj zostanie przypomniany do portalu solidarność2010.pl, jak również przedstawiony zostanie cały scenariusz dzisiejszej uroczystości naszej, naszego upamiętnienia, teksty historyczne, teksty literackie oraz same utwory muzyczne, które zostały dzisiaj wykorzystane. Zabrzmi za chwilę ostatni z nich, a później wszystkie będą przez cały dzień i myślę, że przez najbliższe możliwe niedziele lipca z nadchodzącą rocznicą dopiero 11 lipca zbrodni wołyńskiej przypominane. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę, za wysłuchanie tych słów prawdy. Pani Zofii, bardzo serdecznie dziękuję, serdecznie Wam zapłać za to piękne świadectwo, jakie Pani miała odwagę nam tutaj przedstawić i tak wzruszająco opowiadała o losach swojej rodziny. Takich świadectw i takich upamiętnień na portalu Solidarny 2010 jest bardzo wiele. Przeprowadziliśmy w ubiegłych latach rozmowy z osobami, które ocalały jako maleńkie dzieci z rzezi wołyńskiej. Tych nagrań na szczęście jest sporo. Lecili już w tej chwili świadkowie na tych zdarzeń bezpośrednich, odchodzą od nas, więc tym cenniejsze jest to, co udało się od nich usłyszeć, zapisać, zanotować, tak ażeby ta prawda o gehennie Polaków na Kresach Wschodnich nigdy nie zaginęła, abyśmy tę pamięć nieśli w następne pokolenia, nie dawali się manipulować, a jednocześnie zachęcali do prawdziwego, głębokiego pokoju, opartego na przyznaniu do tego tragicznego ludobójstwa, do ekspiacji za te winy. Apelujemy o pochówki. Pozdrawiamy także serdecznie w tej chwili tych Polaków, którzy są jawie na cmentarzach ukraińskich, polskich cmentarzach na Ukrainie i uczestniczą po raz kolejny w oczyszczaniu resztek tych terenów z łąk, z jakichś zarośli. W tej chwili te prace tam trwają w rejonach, w których jest to możliwe, niezależnie od obecnych wydarzeń na terenie całej Ukrainy. Tereny najbliższe granicy Polski są wolne od tych zdarzeń i tam Polacy pracują tak jak co roku, od wielu, wielu lat, po to, ażeby te miejsca kiedyś może zaowocowały tym, że będą tam krzyże i pomniki, a nie tylko oczyszczone łąki na ruinach i zbliżach dawnych polskich wsi. Proszę o zaprezentowanie ostatniej pożegnalnej pieśni, dziękując raz jeszcze za uczestnictwo w dzisiejszym naszym tutaj zgromadzeniu. Pod kamieniu klasztor był w historii cień, a ten cień to od pożarów, w których strzeznąć miał nasz naród, w których strzeznąć miał. Ryglowano spiesznie bramy, żywcem pojmać się nie damy, ale użył wróg podstępu, wyciąć miano ich do szczętu, wyciąć miano ich. Popatrz, ktoś tam się poruszył. Taras dzielnie go ogłuszył i zamarła wokół cisza. Jeszcze tylko szlok ten słychać, jeszcze tylko szlok ten. Już zabili naszą mamę, krwawimy tu z siostrą same. Rozerwali końmi księdza, to mi ojcze, nie oszczędzaj. Nie chcę z ręki paść sąsiada. Miej odwagę, tato, błagam. Dałeś życie, odbierz przecież. Nie chcę żyć na takim świecie, nie chcę znosić tej udręki. Pozwól zginąć z twojej ręki, pozwól zginąć.
rodzice bili dziecko w łonie. Razem z matką jego koniec. Ja chcę umrzeć też przy tobie. Razem z wami leżeć w grobie. Jestem dzielna, już nie płaczę. W Matki Boskiej obraz patrzę. Bóg nas w niebo weźmie za to. Miej odwagę, błagam, tato. Ojciec też na stos się zwalił. On czy Bóg dziecko ocalił? Jak wybaczyć w swojej wierze pomnik, gdy staje banderze? Pomnik, gdy staje ludobójstwa, tam nie było. Trochę lachów się ubiło. A gdy lach już był ubity, na co takiemu trzewiki? Na co takiemu? O, monstrancja cała złota! Ci Polacy to hołota! Jak ich 100 000 skona, zbrodnia będzie mieć znamiona! Zbrodnia będzie mieć znamiona! Od kamieniu klasztor był w historii cień. Historia, choć tak boli, tylko prawda nas wyzwoli. Tylko prawda. Zmówmy po prostu o modlitwę Pańską i wieczny odpoczynek. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wieczne odpoczynek racz dać, Panie, a światłość w jego istocie niechaj świeci na naszym niebie. Wieczne odpoczynek racz dać, Panie, a światłość w jego istocie niechaj świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość w jego miejsca niechaj im świeci. Odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ojca i Syna. Zaraz, tak.